Jesteście naprawdę naszymi walczykami. Przychodzimy tutaj często, bo ja wyliczyłam, że już mamy, przepraszam, że ci zabrałam mikrofon, że już mamy, dzisiaj będzie 20 nasz występ w ciągu 4 lat. To jest dużo, więc prawie jubileusz walentynkowy, więc staramy się coś miłego robić, żebyśmy wspólnie, sympatycznie mogli się bawić i sympatycznie mogli spędzać czas. Żeby nie zabierać sobie czasu, ja już o pierniczku powiedziałam, witam Państwa w ten walentynkowy dzień. Proszę Państwa, będzie o miłości. Jak już powiedziałam, wszyscy Państwo jesteście naszymi walentynkami, bo Was bardzo lubimy, kochamy i cenimy. I cieszymy się, że tu z nami jesteście, bo przecież to robimy dla Was tylko. Proszę Państwa, odcienie miłości są różne. Mówimy zawsze wszyscy, że to miłość do mężczyzny nas wskrzydla i tak dalej. Proszę Państwa, ale jest też miłość do ojczyzny. Robiłam niedawno program o Tadeuszu Kościuszce. Dzisiaj nie będziemy o tym mówić, bo to jest temat bardzo szeroki. Miłość do ojczyzny. Miłość oczywiście do drugiej osoby, ale to może być też przyjaźń, która jest jednocześnie miłością. Miłość do rodziców, do dzieci. Proszę Państwa, do wnuków, które są i prawnuki naszą ostatnią miłością. Ja mam prawnuczka, która ma 6 lat, mówię, ostatnia moja miłość w życiu. Proszę Państwa, i to są te oblicza miłości. Nigdy nie wiadomo, mówi Alinka, która mnie zna od dziecka, znamy się. Proszę Państwa, różne są oblicza i odcienie miłości. Oczywiście jest też miłość do zwierząt. I ja, proszę Państwa, w przyszłym roku, jak będzie wszystko dobrze, zrobię specjalny program na ten temat i poproszę Państwa o współpracę, bo każdy ma pieska, kotka, jakieś zwierzę w domu, prawda? Też miłość wielka. Tak. Prawda? Prawda? Mam rację? Zrobimy taki program razem. Proszę Państwa, dzisiejszy program o różnych obliczach i odcieniach miłości powstał dzięki Państwu, bo kilka naszych osób, kochanych, słuchaczy, dziewczyn, chłopców i tak dalej, zgodziło się w nim uczestniczyć. I to będzie taka przyjemna, myślę, niespodzianka, trochę taka plotkarska. Postaramy się, żeby było bardzo podniośle, ale nie tylko. Będzie też troszkę humoru, także bardzo, bardzo Państwa serdecznie zapraszamy. Basiu, przestań już mówić. Proszę Państwa, nie byłoby, myślę, tej wzniosłości, w którą Państwo ja chcę wprowadzić, gdybyśmy jednak, bo ja kilka razy robiłam już te programy tutaj dla kobiet i o miłości walentynkowe, nie wprowadzili Państwa w nastrój, żeby nie powiedzieć fragmencików utworu, który, proszę Państwa, jest chyba takim największym, najpiękniejszym utworem o miłości. I to będą króciutkie fragmenty listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Pierwszy list świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Miłość jest największym darem. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i miał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość cierpliwa jest. Miłość jest dobra, nie zazdrości. Miłość nie jest chępliwa. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się w niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Miłość nigdy nie ustaje. Bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną. Jeśli wiedza, niwecz się obróci.
teraz pozostaje więc wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Dziękuję Wam, dziewczynki. Ja proszę Państwa teraz, ja dzisiaj będę używała mikrofonu, bo trochę mi gardło wysiada. Opowiem Państwu króciutką, zanim Bożence oddamy głos, króciutką historię miłosną. Moim zdaniem miłosną. Pewien lekarz w naszej przychodni zaczynał dyżur i zauważył starszego człowieka niecierpliwiącego się przed gabinetem. O co chodzi? Mam wizytę o 9, jest 8:30, a chciałbym już teraz, aby zdjąć szwy z mojej ręki. W jego oczach, jak powiedział lekarz, było coś takiego, że lekarz go przyjął, zdjął szwy, zdezynfekował i zapytał: a dlaczego 9? O co chodzi z tą 9? Muszę pójść nakarmić żonę chorą na Alzheimera. Lekarz mówi: ale już po 9, czy nie będzie się denerwować? Nie, ona przecież od 5 lat już nie wie nawet, kim jestem. Smutno powiedział mężczyzna. A pan się spieszy, skoro ona pana nie poznaje, skoro ona nie wie? Ale ja wiem, kim była. I jest dla mnie całą miłością. I taką była przez całe życie. I wystarczy, że ja to wiem. Stary człowiek wyszedł, a lekarz patrzył za nim przez okno. Łzy pociekły mu po twarzy i pomyślał: chciałbym kiedyś, gdyby było trzeba, móc tak powiedzieć. Oto miłość. A teraz prosimy Cię, proszę Państwa, to będą tenorzy włoscy, wielka miłość, grande amore. Proszę Państwa,
i włoscy te noży, jak tam było wspaniale, jak piękni, ale wielka miłość, tak. Zanim oddam głos naszym kochanym, zakochanym i wspomnieniom i naszym klubowiczom, chciałabym jeszcze wrócić do tego, o czym wszyscy często myślimy i wszyscy ją mamy w sercu, do naszej pierwszej miłości. Każdy ją miał, każdy z nas coś przeżywał i każdy ją zna. Proszę Państwa, i pozwolę sobie, nie mam dzisiaj głosu, ale zanucić coś, co Państwu ją przypomni. Jest taki śliczny wiersz, piosenka Agnieszki Osieckiej, Bukieć kwiatów. Jeszcze się mówi, koleżanko i kolego, jeszcze się nie wie, co to szminka i co tusz. Alinko, choć mi pomóż. Jeszcze się bawi chowanego i gra się w piłkę, ale już śpiewałyśmy z Aliną to razem jakąś dziewczynkami w Młodzieżowym Domu Kultury. Sentymentalny i nierealny bukiecik fiołków, niepowtarzalny i gimnazjalny bukiecik fiołków, potargany, pognieciony, przyniesiony w kieszeni. Ona nic nie mówi, chłopak się czerwieni. Pamiętacie Państwo, jak to było? A teraz, proszę Państwa, oddajemy głos naszym kochanym, zakochanym. Muszę sobie założyć okulary, to nie jest tak prosto. Zdjęłam, ale to nie tak. Trzeba okularki. Proszę Państwa, zdjęć wzruszających wspomnień, wierszy, piosenek z tym związanych trochę się zebrało. I chcemy to wszystko dzisiaj pokazać i chcemy, żeby każdy, kto się zgłosił, ja tu apelowałam do Państwa, zgłosiło się kilka osób, z całą przyjemnością to mówię. I teraz te osoby, Bożenka będzie prezentowała filmiki ze zdjęć, które otrzymaliśmy. A te osoby słów kilka o sobie powiedzą. I chciałabym teraz na początek zaprosić Zosię i Henia, już po was idę, a teraz prosimy o dźwięki muzyki.
teraz oddaję głos, żeby nasza kochana para tutaj, walentynkowa pierwsza, opowiedziała coś o sobie. Króciutko. Proszę bardzo, Zosiu. Słychać? Ja nie umiem do mikrofonu mówić. No, z Heniem poznaliśmy się ze 20 lat temu. Na pływalni na Polskiego towarzystwo takie było przyjemne, a to była zima, więc po kąpieli rozgrzewka była, bo tam był bar, herbatkę się piło. Poznawiało, żeby dojść do siebie. No i właśnie tam się poznaliśmy, a między innymi z Halinką i z Bolesławem i Lodzią i przyjaźnimy się do tej pory. No, no bardzo. Dwudziestoletnia. No, nie bardzo miałam czas na amory, na spotkania, bo się zajmowałam wnukami, jak każda babcia, przeważnie babcia. No, ale Henio wykazał się dużą cierpliwością. Robił nam zdjęcia z wnukami, przychodził nam na te zabawki, także jakoś to się układało. Ułożyło się, jak się okazuje. Ułożyło się, tak. Wnuki dorosły, wyjechały. Zostaliśmy sami. Sami ze sobą. I całe szczęście, bo samotnie to byłoby przykre i smutne. No. Koleżanki i koledzy widzieli, podróżowaliśmy trochę po Europie, po świecie też. No ale już od pewnego czasu niestety zdrowie się pogorszyło, więc siedzimy w domu i jakoś pchamy. Proszę Państwa, brawo, Henik też coś dołaży. Jeżeli chodzi o znajomość, to przypomniał mi się pan Petrarka. Błogosławiony niech dzień będzie, chwila, godzina i miesiąc, rok cały, gdy nie poradził na zawsze i wszędzie. Blask dwojga oczu, które nie spędzały. Błogosławiona pierwsza słodka troska, której zawdzięcza wszechwładnie miłości. Łuk strzała, co mi trafiła, mistrzowska, ramię przynoszące za serca głębokości. I tak dalej. Kto chce dalej? Proszę Państwa, Sonet i Petrarki, naprawdę bardzo Wam, kochani, dziękuję. Cudowne to było. A teraz dedykacja. Jeszcze chciałeś coś Henryczku powiedzieć? Nie wiem, czy to w tej chwili, czy tak. nie znanej, słynnej pary, na której z wierszy, na której napisano balladę podwórkową z lat 30. Para żyjąca chyba do końca tej wojny. Więc chodzi o panią Simpson i Jeziasz Kuszmajna. Proszę Państwa, ponieważ każda z tych naszych par ma czas ograniczony, ja myślę, że wkrótce zrobimy program, w którym Państwo będziecie mogli wykazać się, zaśpiewać i tak dalej. Pozwolisz, Henryczku, że to będzie na następny program. Nie, Wy tutaj jesteście, bo jest specjalna dedykacja dla Państwa, ale też dla wszystkich. Proszę Państwa, posłuchajmy sobie ulubionej dumki na dwa serca. Zamówiony jesteś na jubileusz. A teraz dumka na dwa serca. Proszę bardzo. Dam głosik. Thank you.
przyjemnością obejrzeliśmy sobie klip z tego filmu. Piękny, jaka namiętność, jaka miłość, jak Petrarki. Kochani, odprowadzam was teraz. Dziękujemy raz jeszcze za to piękne wspomnienie. Proszę państwa, a teraz mamy kolejną parę. Locia i Bolesław. Bardzo was zapraszam. Bardzo was zapraszam. Z nami wszystkim. Bardzo proszę. Tak. Ja prosiłam Bolesława, żeby się ubrał w swój mundur, bo ja uwielbiam mężczyzn w mundurze, ale jakoś nie przyszedł w mundurze. No cóż, wybaczone. Ja jestem w pełni pułkownikiem, a moja żona Lubusia jest na pewno tak pułkownikiem. Albo generalem. Proszę was, kochani, jeszcze serduszko, bo zapomniałam. Serduszko na buziunie, proszę bardzo. I powolutku ty już znajduj sobie, kochana, drożenko. Tak, i wspomnienie. I potem oczywiście poproszę państwa, żebyście kilka powiedzieli o sobie. Prawda, za chwilę, jak skończycie film, proszę bardzo. Kusicie odwrotnie niż wy.